Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu równie serdecznie. Witam naszego gościa. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska wraz z koalicjantami, w tym z Szymonem Hołownią, jego ruchem Polska 2050. Witam pana ministra, witam pana posła, witam państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak miło widzieć pana posła. Zacznijmy od dzisiejszego dnia, on jest niezwykle ważny. Piąty raz, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów przed, a właściwie pod okupacją niemiecką dziś obchodzimy. W Sawicach byli Żydzi ukrywani? W Sawicach byli Żydzi ukrywani, byli też przewożeni, przerzucani przez Bóg do Związku Sowieckiego, bo tutaj była silna partyzantka Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych, więc oni pomagali, uczestniczyli w tym. Natomiast no też warto dzisiaj wspomnieć, że po 2 latach przerwy młodzież z Izraela będzie ponownie przyjeżdżała do Polski. Chciałem te dwa wątki połączyć, tylko kończąc ten wątek pierwszy, główny, tego Narodowego Dnia Pamięci o Polakach. My naprawdę multum dobra zrobiliśmy w stronę Żydów. Problem jest z czym innym. Problem polega na tym, że ci Żydzi, którzy przeżyli, jednak mają traumę miejsca, a nie traumę zbrodniarzy. I to jest problem. Oni ciągle kojarzą te zbrodnie z miejscem, z terytorium Rzeczpospolitej, a nie z nazistami, z Niemcami, którzy ich wymordowali. I ja przypominam sobie te wszystkie wycieczki, które widziałem wielokrotnie do Treblinki. Ode mnie do Treblinki jest niespełna 40 kilometrów. Więc te ochrony, które przyjeżdżały z Izraela, z młodzieżą, z Izraelczykami, z długą bronią, dodatkowo cały obóz obstawiony przez polską policję, no to nie wyglądało dobrze. To tak wyglądało, jakby przyjeżdżali ci ludzie odwiedzić miejsca tej zagłady, tego męczeństwa, i jednocześnie ciągle trwała wojna. Ktoś na nich tutaj czyhał, ktoś im zagrażał, bo ten poziom ochrony był kompletnie nieadekwatny do jakiegokolwiek zagrożenia, bo tego zagrożenia nie było. Nikt ze strony Polski ani na tą wycieczkę, ani na tych ludzi nie czyhał, nie przeszkadzał im, nie dokuczał w trakcie sprawowania ich obrzędu, więc ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego Polska godzi się nadal na tak silną ochronę. No w tej chwili mamy informację, że prawdopodobnie już tej ochrony izraelskiej z długą bronią nie będzie. Więc to jest krok w dobrym kierunku. Ale mówię, no nie ma niebezpieczeństwa w Polsce dla tych wycieczek. Panie ministrze, ja panu dziękuję za to, co pan podkreśla, bo tutaj do takiego kuriozum doszliśmy i ci młodzi ludzie rzeczywiście, widząc to, co widząc druty kolczaste, widząc wieżyczki strażnicze, widząc piece, komory gazowe, mieli taki obraz rzeczywiście, jakby to nie tyle, że to było przed laty, ale jakby to dalej funkcjonowało i to szło w świat. Do tego wszystkiego ci młodzi ludzie byli jeszcze uświadamiani, że trzeba to zrobić szybko, trzeba zrobić to szybko, jechać z Polski do Berlina, bo tam jest bezpieczniej. Co w ogóle mnie się w głowie nie mieści, bo przecież to tam synagogi są ochraniane. Nie w Polsce, nie w Warszawie, ale tam, na Zachodzie. No więc ja byłem ciągle zdumiony, bo pamiętam te wycieczki za PRL-u już w wolnej Polsce i jak za PRL-u, tak i później Polska godziła się na tą wielką ochronę zbrojną ze strony służb Izraela i podwajała tą ochronę ze strony polskiej milicji, później policji. I ja się nie dziwię tej młodzieży, która będąc tam 2-3 godziny w miejscu kaźni, dowiaduje się, ile tysięcy ludzi zostało tam zamordowanych, w jakich warunkach, i ma jeszcze te resztki niektórych konstrukcji poobozowych i ogląda się za siebie, patrzy w najbliższy lasek, a tam mundur za mundurem, mundur przy mundurze, pełna ochrona, więc ja się nie dziwię, że ta młodzież mogła mieć wrażenie, że ta wojna, to wyłapywanie tych Żydów, ten Holokaust nigdy w Polsce się nie skończył, więc sami żeśmy sobie to zrobili i sami żeśmy się na to zgodzili. Czas najwyższy, żeby postawić temu tamę i powiedzieć, niech ta młodzież przyjedzie. Niech pójdzie nie tylko w miejsce kaźni, ale niech pójdzie spotka się także z polską młodzieżą w szkole, na stadionie, na boisku,
w teatrze, w kinie, niech zobaczy, że tu jest normalny, wolny świat i nikt na nich nie czyha, nikt im nie zagraża. Odwrotnie, odnosimy się do nich z wielkim szacunkiem. Też cieszę się z tego powodu, że i pan się cieszy, że udało się wreszcie dojść do porozumienia między rządem polskim a izraelskim, między ministerstwami spraw zagranicznych, bo to one tę umowę podpisały. Panie ministrze, w kontekście tej kwestii polsko-żydowskiej PSL poparło wniosek reparacyjny i tę uchwałę Sejmu. Czy to jest dobry moment, żeby też usiąść razem z Izraelem, do tego doprosić jeszcze Stany Zjednoczone i wespół zespół wtedy te reparacje od Niemiec spróbować uzyskać? No, wydaje mi się, że od samego początku polski rząd powinien rozmawiać także z Izraelem, ale przede wszystkim także z Amerykanami, bo nie ukrywajmy, nie chowajmy tych głowy w piasek. W Ameryce ogromna diaspora i Żydów, i Polaków funkcjonuje obok siebie, więc też te relacje i przeniesienie na naszą politykę bywa czasami prawie że wprost bezpośrednio. Więc czas najwyższy, żeby nie upominać się w Berlinie samemu, w odosobnieniu, tylko żeby usiąść i razem porozmawiać, bo przecież z tych 6 milionów Polaków, którzy zginęli, no połowa to byli Polacy żydowskiego pochodzenia, więc... Wyznania mojżeszowego, tak to się ładnie określało. No więc to także ich majątek został przez Niemców do końca zrabowany, zabrany i zniszczony. Teraz trzeba się zastanowić. Panie ministrze, i zniszczony, bo to zniszczony, trzeba podkreślać. No, oczywiście, że tak. No, oni zostali wymordowani, wywiezieni. U mnie w mojej rodzinnej wsi też było 5 rodzin żydowskich. Jeszcze mój tata świętej pamięci opowiadał, jak w jednej ławce w szkole siedzieli, uczyli się. Jak rabin przychodził i kupował u dziadka czy to ciele, czy to owce. I to była rzecz normalna, że oni między sobą znali się, współpracowali, obok siebie żyli. To co stoi na przeszkodzie, że my tego jeszcze nie robimy? Tym bardziej, że tak, kiedy mówimy o reparacjach, mówimy też, czy myślimy o restytucjach i myślimy też o tej niesławnej ustawie sprzed lat 447 amerykańskiej. Panie redaktorze, ja myślę, że to jednak pewna pamięć historyczna. Otóż ci Żydzi, którzy przeżyli, jednak póki co po wojnie z tej biednej, ograbionej Polski także uciekali. Nie zostawali tutaj, nie czekali, więc wyjeżdżali albo do Stanów Zjednoczonych, a już w latach 60., kiedy odradzało się państwo Izrael, także do Izraela. Przecież nie jest żadną tajemnicą, że pierwsze posiedzenia Knesetu odbywały się w języku polskim, bo głównie Żydzi polskiego pochodzenia wrócili do Izraela, do swego państwa, które odtwarzali. Więc tutaj no to jak ta już, tęsknota... To jak już ujawniamy... To jest, panie redaktorze, trochę syndrom taki sam jak u nas polskiego ziemiaństwa, które wyrzucone ze swoich siedlisk, ze swoich domostw, ze swoich majątków, nagle też do dziś nie może pogodzić się z myślą, że dlaczego przy reformie rolnej, tak jak w krajach Europy Zachodniej, bo ona tam też się odbyła, oni byli gotowi podzielić się tą ziemią rolną, ale to siedlisko, ten dworek, ten dom wraz z przyległością, która potrzebna była do utrzymania tego domu, powinien być im zostawiony. Tego nie zrobiono. To była nie reforma, to była grabież. No i dzisiaj tak samo ja mówię, porównuję to, bo i ziemiaństwo polskie tak patrzy na Polskę po 70-80 latach, gdzie nigdy zadośćuczynienia za tą grabież właściwego nie dostali. I tak samo patrzą Żydzi, że najpierw ograbili i wyrzucili ich Niemcy, a potem oni sami uciekali, bo byli niepewni swego losu i przyszłości. No później też byli z Polski wyrzucani, to też warto pamiętać. 68 rok, tak, no to trzeba przypomnieć także to, co zrobili komuniści wówczas. To była także zorganizowana akcja. Jak żeś się zgodził przyjąć paszport, to dostawałeś, ale tylko w jedną stronę i to niestety także pozostawiło piętno i to niechęć do Polski. Więc dziś wydaje się, że to już jest taki czas, kiedy trzy strony powinni usiąść, a więc i Polacy, i Amerykanie, i Żydzi, i wspólnie z Niemcami rozmawiać o zadośćuczynieniu. Mhm. Przejdźmy do tej naszej bieżącej polityki. Co tam kto ma przeciwko Hołowni i przeciwko temu, żebyście razem wspólnie koalicję tworzyli?
Nie bardzo wiem, panie redaktorze, i nie bardzo to rozumiem, bo jeśli wszyscy nawołują do tego, żeby zmniejszyć liczbę list wyborczych po stronie opozycji, no to my pierwszy krok swobodnie próbujemy zrobić. PSL i Polska 2050 decyduje się, że po uzgodnieniach programowych są uzgodnienia polityczne. Wszystko wskazuje na to, że pójdziemy na jednej liście wyborczej. Więc już jakiś sygnał dajemy, że tych list wyborczych będzie mniej. No jeśli druga strona ze strony Koalicji Obywatelskiej tak bardzo pragnie również zmniejszenia liczby list, no to niech zaproszą Lewicę do rozmów. Programowo są bardzo blisko, ale kiedy ten, który robił sondaż dla Gazety Wyborczej, tak zwany obywatelski szantaż, to ten pan, kiedy konsultował się z Koalicją Obywatelską, to usłyszał od nich, że owszem, z Lewicą tak, ale pod warunkiem, że na jednej wielkiej liście razem z Hołownią i Kosiniakiem-Kamyszem. Jeśli nie ma Kosiniaka, Kamysza i Hołowni, to oni z Lewicą żadnej listy wspólnej mieć nie chcą. No więc o co tu chodzi? No niech próbują, jeśli nie jedna lista, to może dwie. A jeśli nie potrafią zrobić tego na dwie listy, to niech zostawią i Lewicę, i PSL, i Polskę 2050, niech zaczną prezentować własny program i niech nie zawracają kijem Wisły co dwa miesiące ta sama płyta i kolejne, że tak powiem, igły zdarte, bo okazuje się, że to nie ma sensu. Ale tam padła taka propozycja, że albo sami liderzy dobrowolnie się zgodzą na tą wspólną listę, albo ta lista tak czy owak powstanie. I zastanawia mnie ten drugi wariant. W jaki sposób ona miałaby powstać, gdyby liderzy się nie zdecydowali? To co to jest ta lista? No jest, lista zachęt jest, takich... Panie redaktorze, więc ja im życzę, żeby rzeczywiście do tego doprowadzili. No, pycha kroczy przed upadkiem. I tu widać wyraźnie, że po stronie Koalicji Obywatelskiej mamy do czynienia z tym szantażem, ze straszeniem. Tylko problem polega na tym, że za długo jesteśmy w polityce i z nas nikt się nie boi. My wiemy, co robimy. My także mamy sondaże, my także mamy ocenę programów. I z pewnością konserwatywna część i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i także Hołowni nie zgodzi się ze skrajnie lewicowo-liberalną częścią Platformy czy Lewicy. No, w samej Platformie wiemy, że jest problem, bo ta część konserwatystów gdzieś tam przy pośle Kowalu czy powiedzmy pozostałych z nim posłach. No Pawle Poncyliuszu chociażby. Czy Pawle Poncyliusz Kowal, więc mówię, jest tam grupa co najmniej kilkunastu posłów, którzy akurat na koncepcje skrajnie lewicowe nie są otwarci, więc po co to nawoływanie, po co to zakrzykiwanie? Jeszcze raz mówię, to jest już taki czas, kiedy partie powinny prezentować własne programy. My to robimy, jeździmy w teren, rozmawiamy z ludźmi. No, warto przypomnieć, czy warto powiedzieć, że chociażby program mieszkaniowy Własny Kąt Polskiego Stronnictwa Ludowego w sondażu dla Rzeczpospolitej uzyskał największe poparcie. Zdecydowanie przed programem rządzących dzisiaj, czy Koalicji Obywatelskiej. No więc jeśli Donald Tusk powtarza po nas program wdowiej emerytury, my nie mamy o to pretensji, więc... Może warto, żeby opozycja demokratyczna ustaliła jakieś minimum programowe po to, żeby bezpośrednio po wyborach znowu nie wracać do dyskusji programowych i ustalania koncepcji współrządzenia, tylko żeby to minimum programowe i jakiś schemat tworzenia rządu mieć. Natomiast upychanie się na siłę na jednej liście tylko dlatego, że ktoś ma takie ambicje, żeby podobnie jak Jarosław Kaczyński spacyfikować całą prawą część sceny politycznej, to tutaj centrowo-lewicową część sceny politycznej, no to my się na to zwyczajnie nie godzimy. To nie jest nasza bajka. Myśli pan, że Lewica przystąpi do koalicji z Platformą Obywatelską? Kończąc już, bo redaktor Opaliński czeka na spotkanie z państwem. Myśli pan, że... Ja tylko dokończę pytanie. Jeżeli ukażą się takie sondaże obywatelskie, powiedzmy 2-3 za miesiąc, 2 miesiące, że z tych sondaży będzie wynikało, że razem te dwie partie mają około 40%. Otóż, panie redaktorze, w mojej ocenie Lewica jest otwarta na rozmowy z Koalicją Obywatelską, ale ze strony Donalda Tuska jest jasny sygnał. Program lewicowy i elektorat tak, być może niektórych polityków chętnie na listy swoje wezmę, ale nie koalicji wspólnej, tylko koalicji obywatelskiej. Natomiast trzon dzisiejszej lewicy jest mu do niczego niepotrzebny i to jest smutne, bo jeszcze raz podkreślam, kiedy mówi, że
na jednej liście z Hołownią i Kosiniakiem to jest miejsce dla wszystkich ze strony lewicy. Natomiast jeśli nie ma wspólnej listy, to na jego listach Koalicji Obywatelskiej miejsca dla lewicy nie ma. To nie jest poważne, to nie jest mądre uprawianie polityki. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dziękuję. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.